Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc oto najnowszy wypad w ten sobotni dzionek. Na tą chwilę jest godzina 7:43, sobota 30 stycznia 2021. I oto ten sobotni dzionek, zimny, śnieżny, ale myślę, że coś się złowi. Zaczynamy ten wypad na połańcu. Sprzęty właśnie w tej chwili zarzuciłem, schronienie zrobione. Jest ze mną kolega Rafał. Siema Rafał. No ten od razu je śniadanko. I powiedz co i jak? No cóż, to jest trudna pogoda. Zobaczymy. Na razie się rozbiliśmy. Pierwsze zrzuty, ale na razie cisza. Czekamy, zobaczymy. Czekamy. I jak sami widzicie, drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej elektrowni. Tak to się mówi, za supami wysokiego napięcia. Stara miejscówka z moich wypadów z Marcinem tutaj z tego miejsca i zobaczymy, co przyniesie nam ten dzisiejszy wypad. Przyjechaliśmy w trzech. Kolega z nami jest jeszcze Jarek i zaraz pójdziemy, zapytamy co i jak. Więc drodzy Państwo, idziemy do Jarka i tak mówię, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zimowe wędkowanie w styczniowym dniu na połańcu, koniec stycznia, 30. I zobaczymy, czy bliżej elektrowni będą lepsze rezultaty niż ostatnio. Ale tak mówię, pójdziemy do trzeciego z naszych kolegów, Jarka. Jarek jest po lewicy,
jak widzicie, po lewicy, jak widzicie, zielony kapturek. Siema, Jarek. Siemasz. Siema. No i powiedz co, jak? A branko miałem. Miałeś branko już? No. Ale... O, jest nawet jeszcze. Która, która? Lewa. I powiedz co, jak? Branko było, ale zacinałeś? Jeszcze nic nie zacinałem. Pierwsze rzuty. Pierwsze rzuty. Dzisiaj... jaki zanęt będziesz używał? Co? Przynajmniej. To słodko? Na słodko trochę. No, ale leszczowa, nie? Leszczowa, tak? No, kinka, biały. I zobaczymy, tak? Trochę. Nastawiasz się na leszcza. Co weźmie? Ale na dużego leszcza raczej, nie? Lubisz duże leszcze. Duże leszcze, może w końcu dzisiaj złowimy. No i zobaczymy. Co? A u nas ja dopiero zarzuciłem, Rafał, to samo i bez brania. Dopiero w tej chwili zarzuciłem i przyszedłem do ciebie. No to zobaczymy. Tak wygląda, zobaczymy. No to powodzenia. No. Jak coś to wołaj, słyszysz? No, okay. Daleko nie jest. Tak to nagramy dla widzów, jakby. Ale wszystko? Nie, większe, nie? Nie, wiesz, jakbyś miał coś fajnego, większego, no przecież wiesz, brzanka mała, certa, to jest coś fajnego, leż duży 50, o coś wiesz. Ale jak będzie no. Certa duża, czy brzanka duża, to... Tak, coś ładnego, wiesz, większego niż, wiesz, ładnego. No i co, Big Fisha robimy? Zobaczmy. Robimy między nami o jedną największą rybę, leszcza, największego, leszcza. No bo reszta gatunków jest pod ochroną i nastawiam się typowo na leszcza, to więc Big Fish, leszcza, ale tym razem bez Robercika. Chyba jest na kanale. Jest chyba? Nie wiem, nie dzwoniłem. Może tam z innym składem Robercik przyjechał, później się dowiemy. No to na razie bawmy się dalej, wędkujmy. Idę do siebie, ubiorę się i tak mówię, Big Fish. Robercik może jest z innym składem, może pojechał, tego nie wiemy, później się dzwonimy. I tak mówię, Big Fish, największego leszcza, Rafał, ja i Jarek. I tak to wygląda, blisko siebie jesteśmy, moje schronienie, bo cały dzień, zobaczcie sami, drodzy Państwo. Cały dzień ma padać, minusowa temperatura i na dodatek cały dzień do południa opady śniegu. Więc chronienie najważniejsze, wędkujemy i machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno. Dobra, bierzemy się za zanętę i tak jak widzieliście na początku tymi kulami, zobaczcie jeszcze raz na zdjęciu. To przygotowałem dzień wcześniej w domu z gliny, ubiłem, zwałkowałem, tam jest kukurydza i trzy rodzaje peletów, drobniejsze, grubsze i to ma długo w wodzie stać. Jak przyjechaliśmy od razu zarzuciłem z ręki, bo łowię gdzieś na 15, max 18 metrze. Z ręki zarzuciłem oto te gały. Wszystko naraz i to pomału będzie się przy ciepłej wodzie rozpukiwało, wabiło nam, tam w środku pelety są, szamka, będzie nam ryby ściągało, rozmywało się, rozpukiwało i duże pelety, tak aby dłużej to w wodzie ryby zatrzymały, no i rasa porządnie i teraz Zestawy, niesymetryczna pętla, obydwie 70 gram ciężarki, tu przypon 1,20 m, haczyk 16, a na prawej jest 15 żyłka, 12 haczyk i przynęta Big Fish, czosnek z serem, oto taki damblesik grubo. I to jest prawa wędka, a druga na dwie pinki. Delikatnie zanęta, którą przygotowałem z Robinsona. Dałem paczkę i trochę z dynamita, pelety, halibut. Do tego dodatek na leszcza. Zapach, wanilia, krem i zaraz zmielimy robaki, dodamy ochotkę, dodamy jeszcze
Jokersa, zmielone robaki i zmieloną kukurydzę, ale to wam pokażę co i jak. A na tą chwilę czekamy na pierwszą rybkę, 7:50, no i posiedzimy, zobaczymy co i jak. Więc przygotuję dla was dalej moją zanętę. Więc tak, weźmiemy maszynkę i najpierw zmielimy robactwo. Weźmiemy najpierw odmrożone. Zobaczcie, odmrożone białe robaki. Damy jedną porcję. Wszystko zmielimy. Tak mówię, zmielimy to wszystko. Pójdą ciemniejsze. Kolejna porcja. Tak, zrobię jedną akokrętną zanętę do dzisiejszego wędkowania, a później zobaczymy co i jak. Dobrze, zobaczcie. Okej. Teraz kukurydza, pół puszki. Jak to się wymiesza z soczkiem z białych. Mamy tak, zobaczcie jak fajnie. Wszystko co najlepsze. Ok. Dalej. Damy konopi, a nie będziemy żałować. Konopia, śmieci oczywiście pozbieramy. Tak, aby mieszanka była odpowiednia. I teraz damy Jokersa i ochotkę rozproszoną, zamrożona była. Tak się prezentuje. I tak prezentuje się ta mieszanka. Dwie zanęty z sobą połączone i konopia, zmielone białe robaki, częściowo niezmielone, kukurydza zmielona oraz Jokers z ochotką. Ok, i teraz to wszystko rozprowadzimy. Zanęta nam trochę podeschła, akurat tutaj zmielone robaki, konopia wilgotna, nasączona olejem, kukurydza i to nam jeszcze
ciągnie mieszanka. I tak się prezentuje. Zobaczcie, ta moja mieszanka. Dobrze, i to posłuży nam do dzisiejszego wędkowania. Rozłożę sobie stolik pomalutku, ogarnę śmieci i zobaczymy, co nam przyniesie. Więc, drodzy Państwo, na razie nic się nie dzieje, ale miejmy nadzieję, że coś fajnego wejdzie. I cóż można dodać? Jest pięknie, pięknie, czas pięknie, po prostu bajecznie, pyza, nie inaczej. U Rafała branie jest, na bank coś się zacięło, nie będziemy nawet podcinać, tylko lekko weźmiemy do góry i prawdopodobnie coś tam jest, coś niedużego, bo cały czas kijem szarpało. Tak mówię, zobaczymy tylko, co leszczyk. Mamy leszczyka. Wyholujemy go. Rafał poszedł do Jarka. I mamy pierwszą rybę. Złowioną. Nieduży leszczyk wraca do wody, więc rybka szybko wraca. Rybka wyholowana, ale dalej jestem na zero, dlatego że nie mój zestaw, to jest Rafała ryba, więc, drodzy Państwo, ja dalej łowię na swoje przynęty i wędkujemy dalej. Machaj wędą, ryby wędą. Jak ją wyholujesz i jesteś na zero? Podbiorę, czy nie? Podbiorę. Widzisz, ostatnio byłeś na zero, tak? Certa chyba. Albo kleń. Poczekaj pomalutku. Kleń ładny chyba. Kleń. Tak. Ładny, drodzy Państwo. Klenik. Zobaczcie. Jaki ładny klenik. Okej. Okay. Połóż go tutaj spokojnie. Już. Taki ładny klenioszek. Założyłem teraz pęczek białych robaków. Zobaczcie. I tak to teraz się prezentuje. 9 sztuk założyłem. Zarzucimy tu niedaleko. I zobaczymy, co na pęczek. Co na pęczuś białych się skusi. I tą przerzucimy. Zobaczycie, jaką mam przynętę. Co i jak. Tak, widzicie, przypon oraz przynęta czosnek obtoczony w paście. Ale już nie idziemy obtaczać, tylko nabijemy podajnik. Próbujemy coś na tą grubszą przynętę złowić, też niedaleko. Niech stoi. Niedaleko. Okej, zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jak królu. Cienko na razie, nie? Cieniuteńko. Cieniuteńko. Samochód nowy jedzie. A my tak
Tak to wygląda. Nic dodać, nic ująć. A my wędkujemy i zobaczymy. Przerzucone zestawy. Czekamy, czekamy i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy jeszcze temperaturę, co i jak. Więcej połaniec. Minus 3. Przelotny śnieg. Temperatura do minus 6. I tak to się prezentuje. Teraz minus 3, 10 minus 1, o 11 0. I zobaczymy jeszcze na innej, co i jak, czy wszystko się zgadza. Połaniec tutaj jest minus 4. Stopień różnicy między aplikacjami. Tam było minus 3, tu jest minus 4, ale o 12 tam było 0, tu 1, 90% opady śniegu przez cały dzień, zobaczcie, 15, cały dzień. Rzucę wam jeszcze rzut ekranu, tak abyście wiedzieli, co jak. I tak to się prezentuje dalej. Co tu mamy jeszcze? Opady, opady. I tak mówię, minus 3, minus 4, w zależności od aplikacji. To nie jest za ciepło, śnieżek pada i czekamy na pierwszą rybkę. Tutaj tam lesik, większa przynęta, a tu pęczek z 9 robaków. Potrzymamy trochę, bo te gały, co rzuciłem, pomału będą rozpukiwać się. Pomału będzie pracować ta zanęta, którą podałem z samego rana. Więc liczę na to, że rybka jakaś wejdzie. I zobaczymy. Mam założony taki plan i muszę tego się trzymać. Tak mówiłem, nic nie będzie do 12, to później będziemy martwić się, tak aby nie być na zero znów. Cienkie i delikatne haczyki, jedna pinka, ale to później, 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 a na tą chwilę czekamy, czekamy. Ja, tak mówię, po nockach jestem. Weekend wolny, sobota, niedziela, ale dzisiaj jest nocy, zeszłem od razu na ryby. Jak nie będzie brań, to zaraz się przykryję kurtką i jakąś kimkę. Prześpimy się, bo oczy po nocnych zmianach same się zamykają. Spać się chce. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się ułoży. U Rafała cisza. U mnie cisza. Nie śpimy, tylko łowimy. No i co, ma coś? Dwie wędki, dwie brzany. Dwie brzany? No. No ale małe? Nie, 35. Aha. I na jedną wędkę, czy na obydwa? Na obydwie akurat. Na obydwie, dwie brzany, no widzisz. Akurat to, czego nie lubisz. Ale chociaż coś tam wiesz. No ale chociaż nie na zero jesteś, no. A u nas na zero na razie i zobaczymy. Ale czekam, czekam na... Bo tutaj jeszcze, tu fajna jest miejscówka. Tu jest fajna i tam u ciebie też jest fajna, tylko tam, gdzie ci mówiłem, że zrywki są, też jest dobra, tylko mówię ci, a to rybę, a to zaczep i rwiesz, a to ryba, a to zaczep, to nie kalkuluje się trochę tak, wiesz, za dużo zrywek jest tam. Nie, ekonomicznie. No, no i po prostu dlatego, wiesz, unikają, unikają tej miejscówki, ale tutaj, gdzie stanęś sobie parę metrów dalej, jest w porządku. Drodzy Państwo, rękawiczki, podstawa. Pogoda się sprawdza im, żeby widzu nie sypało i sypie. Tak, tak, no. Pogoda się sprawdza, 80% na opady śniegu.
więc no, myślałem, że puszczam sobie dzisiaj drona, pierwszy wypad na ryby z dronem, jakieś ujęcia by były nawet na niskim pułapie, ale na razie widzę, że nic z tego, bo w śnieg, nie będę puszczał go, zobaczę, może później przestanie, uruchomię sprzęta i nagram dla was, jak to wygląda z wysokości, ten kanał Wisła. No zobaczymy, zobaczymy, a na razie łowimy, czekamy na pierwsze branie. Rafał po drugą stronę, a ja bliziutko, bliziutko te gały, 15, 17 może metr na oko, blisko, blisko. I nic, nic. Dobrze, czekamy, czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Czuję, że znów zanęty, za dużo rozrobiłem. A najwyżej zamrozimy. Okej, okay. Nic. Nie, rękawiczki muszą być, Rafał. Nie? Czasami nawet podwójne. Tak. Rękawiczki muszą być. Drodzy Państwo, ja dalej na zero. Śnieg pada, jak widzicie. Ale dalej trzymam te grubsze przynęty. Godzina jest 10.01. Do 11 jeszcze jest godzina. I o 11 zmienimy na cięższe, krótsze przypony z delikatnymi hakami, pinka albo jeden biały robak i delikatnie spróbujemy coś złowić, a na razie jeszcze dalej walczymy z tymi większymi przytętami, czyli z pęczkiem 9 białych robaków i z przynętą większą, czyli 14 mm na włosie. Śnieg pada, ptaszki śpiewają, a my siedzimy i pilnujemy naszych zestawów. Rafał, u Rafała widzieliście leszczyk, później klenik, no i dwie rybki ma. Tydzień temu był na zero. Ja niestety nie mogłem przyjechać z nimi, byłem w pracy, no ale dzisiaj jestem i też jestem na zero. Ale tak jak mówię, łowię większymi przynętami. Czekamy, czekamy i zobaczymy, co będzie dalej. Rafał ma kolejną rybę. Pomału. Podbiorę ci warunki, zobaczcie, ekstremalne. Zobaczcie. Zejdę na dół. Zamkę, bo testuję. Coś mi się zaczepiło, tak ciągnie. Niemożliwe. Zaczep? Kurka wodna, gdzieś musiało wejść zaczep. To poczekaj, aż wyjdzie. Popuść jej. No jest popuszczona. No jak napięty kij masz. Poczekaj, aż wyjdzie. Lekko pociągnij, lekko i popuść. Tylko jak będzie... No to odstaw kija, może wyjdzie. Może wyjdzie. A jak nie, to za chwilę dopalisz i... Tak jest. Poczekamy na tym małą, prawdopodobnie jest puszczony kabłąk. No i dlatego wiesz, widzowie niektórzy pytają się, dlaczego fluokarbonu używam, nie? Aha. Dlatego, że fluokarbon jest mniej podatny na przetarcia. I tutaj jest po prostu dużo głazów, wysypanych w wodzie głazów. I jak jest ciężki podajnik, to ryba ściąga w dół i po prostu nie szczeli, a żyłka szczela. Ma wytrzymałość większą niż fluorokarbon, ale na przetarcia jest słabsza, a tu jest dużo kamieni. Dlatego, drodzy Państwo, od razu mówię, używam fluorokarbonowych przyponów. Pak goni drapieżnik, boleń.
Dlatego używam fluorokarbonów na połańcu, dlatego że tu jest dużo kamieni i jeden z tych kamieni jest zaczepionych. Ale przy brzegu i jak podbieramy rybę, tuż przy brzegu jeszcze ryba większa odbija, brzana, inne ryby odbijają, jeszcze koszyk też ciężki idzie na dno i dlatego żyłka się przeciera, więc używam fluorokarbonu tak, aby... nie stracić ryby. No. Do tyłu, no. No, musisz, teraz już nie ma wyjścia. Poszło. Chyba wszystko poszło. Tylko złap se żyłkę koniec, żeby wiesz. No. I dlatego widzicie, dużo jest kamieni. Ryba poszła w kamień. Podajnik się zaczepił o kamienie, dlatego tak mówię, używam fluorokarbonów ze względu na to, że miej jest podatny na przecieranie i tylko ze względu na to, bo i tak woda brudna jest, to nie ma różnicy, czy widoczność w brudnej wodzie, fluorokarbon czy żyłka główna, ale tylko dlatego, że są kamienie w wodzie. Dobrze, czekam u siebie jeszcze i zobaczymy co i jak. Na mokrym, daj no, jaka ładna brzana, weź od 50. Dobrze. No ile? O, 49. 49. 50 bym ładnie ustawił, to 80. Ładna, no. 50. To już taka ładna brzana. Gratulacje. I co, leszcza ładnego miałeś? Wypiło mi się ładnie. Przy brzegu? No. Ja tam wysoki ten brzeg jest, te podbraki przymarzają. No. Ta siatka, kurde. No, ale... Dobra, wypuszczamy rybkę i łowimy dalej. Wsadzi ją. Ładna. Niech sobie żyje. Niech sobie żyje. Okres ochronny, więc ładna brzana wraca. I baja. Wędkujemy dalej. Ładna brzana. Kolegi Jarka wróciła do domu. Dobrze, drodzy Państwo, 10.40 ściągam. 10.40, za dużo czasu straciłem na takim wędkowaniu. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Nic dodać, nic ująć. Po prostu hardcore i tak to leci, jest pytkę. Przerzucę zestawy i założymy cienki przypon. Branie, kolega Jarek, jakie miałeś, ile miał? 35 miał twój leż teraz. No mnie prawdopodobnie teraz po zmianie przyponu pierwsze branko będzie, czyli prawa wędka, zobaczymy co i jak. Zobaczcie, delikatne
brania, delikatnie, delikatnie. Nie ma sygnału, jest, nie ma tego sera, bo... I zobaczymy, co jest. Siedzi? Siedzi coś. Coś niedużego. Zobaczcie, jaka pogoda. Może burzy do wiszenia, może marznie, wiesz? Też u mnie leszczyk jest, tylko muszę zejść. Ile twój ma? 35 miał? Zmiana przyponu na mniejszy. Pomóż ci? Dam sobie radę. Dobrze. O, ładny. Ładny? Ładny. No nie, tylko czterech dych może będzie miał. Od razu zmiana przynęty. O, lepiej może. Za krótka sztyca jest, ale i nie na zero, pyza, nie na zero, drodzy Państwo, i to jest najważniejsze. Zobaczcie, jak pięknie jest. JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie. Mierzymy rybkę, bo o Big Fisha i tak to leci, nie inaczej. Nie inaczej, drodzy Państwo. Teraz to masz ciężko. Zmiana przyponu, widna cieniutki i od razu. Widzisz, Rafałku? A tak to trzeba było wstrzelić się z przynętą. Haczyk drobny. Mamy tylko rybkę. Zobaczcie, jakie warunki. Ale jaka zmęczona ta ryba. No, prawie 40. Ile ma? 38. 38. Tak, strasznie zmęczony. To największy, zmęczony, no. No, coś się z nim dzieje. No, coś się z nim dzieje, chory. Więc rybka od razu wraca i nie jestem na zero. 38. Największa jak na razie. Więc ostrożnie teraz i zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie jest na połańcu zimową porą. Ryba po przejściach wraca i jest pytkę. Nie na zero. Pyzuś, nie na zero. Bajka, nie inaczej. Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie jest. Śnieg pada, ryby biorą tą zimową porą i cóż można więcej chcieć.